No cześć! Dzisiaj będzie inaczej. Powiem wam... Chwila, bo telefon dzwoni. Chyba muszę go odebrać. Tak, muszę go odebrać. Halo? Dzień dobry. Okej. Okay. Pozdrawiam. Zamówiłam mleko z Polski. No, także jedziemy na grzyby. Jadę na grzyby. Dzisiaj robię sobie wycieczkę i właściwie nie sama, jadę z koleżanką. I dzisiaj będzie forma, postaram się nagrać tak, jak zawsze chciałam nagrywać filmy i z taką myślą właściwie założyłam kanał. Tylko albo brakowało mi motywacji, albo brakowało mi weny twórczej, albo po prostu wydawało mi się, że to jest nie do przejścia, bo nagrywanie tego typu jest dużo bardziej mozolne i zabiera dużo więcej czasu. Więc koniec gadania, jadę po koleżankę i zobaczycie, czy w ogóle udało wam się zgadnąć, o co mi chodzi. Tak, jesteśmy właśnie w lesie, ja teraz pogadam do kamery. To jest idealnie nasz stara na grzyby. Tak. Popatrz. Jesteśmy w lesie. Mamy duży ten, mamy duży zapas. To jest Sylwia. Czekaj, ja muszę wodę chyba wziąć z samochodu. Jest 13, jest otwarty chyba. Aha. Jest 13 i robimy zawody. Kto więcej grzybów nazbiera. Daje nam godzinę. Jest piękny las w ogóle, zaraz wam pokażę. Nie! To moje, a to Sylwii, więc Sylwia wygrała, bo natargała więcej, ale jedziemy jeszcze dalej w jedno miejsce. Przyjechałyśmy teraz na koniec świata, no prawie Machu Picchu. Jesteśmy na koło
Frafjord. Wszyscy wiedzą, gdzie to jest. Wszyscy, którzy tu mieszkają. A tak na serio to przyjechałyśmy, bo trochę nam mało grzybów. Nazbierałyśmy na sosik, a teraz będziemy zbierać na zupę. Na zupę. Zaraz wam pokażę, jak to jest pięknie. No, idziemy zbierać grzyby. Boże, jak to jest pięknie. No, to jest must see. Must see. Jak przyjedziecie kiedyś do Rogalandu, do Stavanger i będziecie mieli wypożyczone auto, to musicie tu przyjechać i już wam pokazuję, o co chodzi. Tam na dół jeszcze pojedziemy, tam będziemy się chyba kąpać. Będziemy trochę morsować. No, i tak jest. Pięknie. Grzybów nie ma. Morsowania nie będzie, bo woda jest zielona. Zaraz wam pokażę, ale zaraz zobaczycie, jak można zjeść w naturze. Ale za to mamy jedzonko i z takim widoczkiem. Co, co? Zajebiście. Naprawdę zajebisty widok, stara. No, a to jest ta woda, o której wam mówiłam. Ona niestety nie wygląda za bardzo zachęcająco. I poza tym jest odpływ, więc musiałybyśmy iść bardzo daleko, żeby się zanurzyć. Innym razem. Wracam już do domu, stoję na światłach i powiem wam, że jestem tak wychillowana, zrelaksowana, wypoczęłam, cały dzień spędziłam bez telefonu i super mi to zrobiło. Zresztą widzieliście widoki. Mam powód. Trochę żałuję, że się nie udało zamorsować, pomorsować, chociaż to jeszcze taka nie zima, ale będzie jeszcze na pewno okazja. Byłam przygotowana, mam nawet strój na sobie kąpielowy. Ale wody zimnej tu jest pod dostatkiem, temperatura też coraz niższa, więc uda się na pewno niedługo. Teraz jadę do domu. Mam nadzieję, że Adaś już śpi. Będę się mogła wykąpać i iść spać. Taki jest mój plan, ale wiadomo, jak to jest z planowaniem. Nigdy nic nie wiadomo. Także jadę, już jestem blisko domu. Zobaczymy. Daśko śpi. Śpi. Gotuję właśnie sobie na obiad wczorajsze grzybki. O tu. Zostało niewiele właściwie, bo połowę musiałam wyrzucić, bo okazało się, że są robaczywe. A to, co robi Adaś, Tak jest właśnie od samego rana, jest 13:40. Spacer nie pomógł, mały piszczy, jest małym łobuzem, więc jedziemy później na wycieczkę. Tak, Adaś? Będziesz się mógł wykrzyczeć w górach. Wczoraj już nie nagrywałam, bo miałam tak beznadziejny dzień, że nie jesteście w stanie sobie tego wyobrazić. Naprawdę. To był chyba jeden z najgorszych dni, jakie miałam od chyba 4 miesięcy. Adaś nie chciał w ogóle współpracować, marudził, płakał, pluł jedzeniem, po prostu wszystko się złożyło. Sąsiedzi przyszli, że odholują mi samochód, bo w złym miejscu stoję i tak dalej, po prostu wszystko wypadało mi z rąk. Wiecie, o co chodzi, macie po prostu też takie dni, wydaje mi się, że każdy czasem takie ma. Wczoraj miałam też w planie właśnie pojechać w góry z małym, ale
jak tylko wsadziłam go do fotelika, tak zaczął się pisk i wrzask, więc musiałam odpuścić. A dzisiaj jest godzina 8, od rana też jest to samo, więc wsadziłam go po prostu w wózek. Idziemy na spacer. Tyle mi pozostało. O, grzybek. O, para. Widzicie? Para mi leci. No. Więc idziemy, zobaczymy jak będzie dzisiaj. Mały się cieszy. Patrzcie. Za chwilę jak znajdę jakieś miejsce w zaciszu, chociaż jest zacisze, bo nie ma tu żywej duszy. Nie ma nikogo. Ale to chyba przez to, że jeszcze jest tak wcześnie. Jeszcze powiem kilka zdań. Dobra, chyba znalazłam takie zaciszne miejsce całkowicie. Chciałam coś powiedzieć, nie będę się rozgadywać raz, że Adaś pewnie zaraz, co się cieszysz, pewnie zaraz zacznie płakać, bo będzie chciał wyjść z wózka. Dwa, że nie mam absolutnie zamiaru się tłumaczyć ani rozgadywać. Sprawa dotyczy mojego samotnego macierzyństwa, a raczej tego, że ostatnio pojawiają się komentarze dosyć często, że jestem samotną matką, że dlaczego wszystko robię sama, dlaczego mój facet mi nie pomaga i tak dalej, i tak dalej. Od czerwca jestem samotną matką i nie chciałam o tym mówić, ani w ogóle nie czułam takiej potrzeby, bo chyba nie byłam szczerze gotowa na falę hejtów, z którą zmierzam się praktycznie pod każdym filmem, czy pod tym nowym filmem, czy pod tymi starymi. I nie będę tłumaczyć, co się stało, dlaczego się stało. Raz, że tak jak powiedziałam, nie czuję takiej potrzeby. Dwa, wiem z własnego doświadczenia, że jeżeli powiesz coś komuś, że na przykład coś jest czarne, ktoś będzie ci próbował wmówić, że to wcale czarne nie jest, tylko że jest koloru bardzo ciemno-szarego, jeżeli wiecie o co chodzi. Więc tutaj akurat w tym temacie naprawdę nie mam zamiaru nic mówić, nic komentować. Komentarze i tak będą chamskie. Tak to jest. Po prostu z tym wiąże się też no, jakiś tam udział w sieci, w internecie. Tak, i co? No, od czerwca mieszkamy z Adasiem sami. I właściwie na tym powinnam skończyć. Tata odwiedza dziecko. To musi wam wystarczyć. Kiedyś może nakręcę film odnośnie macierzyństwa, jak ja to robię, jak mi to idzie i tak dalej. Dzisiaj tylko chciałam powiedzieć, że to jest prawda. Kropka. Idziemy dalej na spacer. Daśko zasnął, bo właśnie wróciliśmy z drugiego spaceru. Ja już ogarnęłam pranie, ogarnęłam zmywarkę, ogarnęłam odkurzanie. Teraz ogarniam obiad. Na obiad będzie to, co widzieliście wcześniej, to co Sylwia zrobiła, co jadłyśmy na grzybach tam. Bardzo mi to posmakowało i postanowiłam, że sama zrobię. Chciałam wam powiedzieć, bo jeszcze zapomniałam, że udało się z tym paszportem. Ja dosłałam dokument, właściwie zgodę, jako, czekajcie jak to było, żeby nic nie pokręcić. Tak, brakowało, tam był jakiś błąd na zgodzie, którą ja dałam, tak jakby, nie potrafi się wysłowić.
Chodziło ogólnie o to, że był tam błąd na tej mojej zgodzie, bo ja nie jechałam do Oslo, więc musiałam mieć zgodę, dać zgodę z podpisem od notariusza, z pieczątką. I zaryzykowałam i pojechałam jeszcze raz do notariusza, jeszcze raz zrobiłam tą zgodę, wypisałam i przeszło. Udało się, przysłali paszport, no ale niestety niestety teraz po wjeździe, po powrocie praktycznie z każdego kraju w Europie jest kwarantanna 10-dniowa w Norwegii, więc no jest to trochę bez sensu, żeby gdziekolwiek jechać, więc na razie czekam. Czekam, aż to się wszystko uspokoi. Nie wiem, do kiedy to będzie, bo mi właściwie za 2 miesiące kończy się już urlop macierzyński, a na pewno chciałabym jeszcze z niego skorzystać i gdzieś pojechać i odpocząć. Byłoby przyjemnie. No, także to. Teraz, póki Adaś śpi, wykorzystam ten czas i spróbuję zmontować ten film. Nie obiecuję, że filmy będą się pojawiały w niedzielę, w każdą niedzielę, bo może gdyby doba miała 40 godzin, to by się udało, ale ma tylko 24. I ja też muszę mieć czas na odpoczynek, bo jak już teraz wiecie, jest ciężko, mam dużo do roboty i no muszę też kiedyś odpocząć, więc zobaczymy, jak to będzie. Nie chcę też nagrywać na siłę, to nie jest moja praca, to nie jest główne moje, wiecie, źródło dochodu, tak jak niektóre youtuberki żyją tylko z tego. Ja to robię hobbystycznie i nie chcę też, żeby to przestało mi sprawiać przyjemność tylko dlatego, że będę czuła na sobie jakąś presję, którą sama sobie właściwie narzuciłam. Więc tylko Was informuję, że jeżeli nie będą się pojawiały filmy, to przez to, że brakuje czasu. No, to tyle chyba. Tyle w tym filmie. I jak się uda mi to zmontować, tu mnie podrapał Adaś, jakbyście pytali. No, jak się uda, no to jak oglądacie, to znaczy, że się udało go zmontować. To biorę się za montowanie, za jedzenie i tyle. Trzymajcie się. Miłej niedzieli. Bye.